Religijne ruchy ekologiczne nawiązują do dzieła Alberta Szwajcera. I jak to się przekłada na dzisiaj, bo pan, panie profesorze, również bierze bardzo czynny, aktywny udział właśnie w tych dzisiejszych działaniach, czerpiąc ten ekologiczny rozsądek, bo tak trochę zrozumiałam z poglądów niezwykłego człowieka. No tak, wydaje mi się, że to jest dobre źródło takiej inspiracji dla wielu teologów chrześcijańskich, angielskich ale także Niemców czy Szwedów. Ja ostatnio badałem na przykład cały, jakby taki kulturowy kontekst wystąpień Grety Thunberg, która, jak wiadomo, jest Szwedką i która jest postrzegana jako no, to trochę postrzelona, historyczna, czy nie wiadomo, właściwie no, jest, jest chora na ADHD, w związku z tym być może jest to kwestia tego. Postrzegana jest jako taka właśnie nastolatka, ale w istocie za nią stoi cała tradycja szwedzka relacji do natury, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ona miała w swojej rodzinie dziadka, pradziadka, przepraszam, z jednej strony pradziadek dostał Nagrodę Nobla za odkrycia ze strony ojca, pradziadek za odkrycia Efektu cieplarnianego, tak bym to związane z efektem cieplarnianym. Natomiast drugi, co ciekawe, był takim wielkim, właśnie, pastorem odpowiedzialnym za pomoc luterską na całym świecie, luterańską, można powiedzieć, Luther's po szwedzku. Więc ta sprawa powoduje, że Greta Thunberg, ona ma z jednej strony bardzo naukowy, naukowe tło, a z drugiej strony, no, bardzo duchowe można powiedzieć. I, i teraz, jeśli idzie o relacje z, z Polską, Polska Rada Ekumeniczna, ja jestem członkiem specjalnej grupy, którą powołała Polska Rada Ekumeniczna do spraw ekokościoła, można powiedzieć, to znaczy do spraw takiej implementacji małych kroczków w naszym życiu, które pozwolą, żeby świat stał się lepszy, jeśli, bo wiadomo, że duże cele, które można osiągnąć poprzez redukcję różnych wycieków, Gazów cieplarnianych, i tak dalej. To one są do osiągnięcia jedynie poprzez międzynarodowe działania w skali wszechświatowej, można powiedzieć. Natomiast... No tak, już na poziomie rządów, tak. władzy, pieniędzy tak. wielkich. Mhm. Natomiast drobne rzeczy, tak jak na przykład na Uniwersytecie Łódzkim, też jak sprawa na przykład pozostawienia łąk gdzie gdzie. Jak na przykład sprawa ekologicznego ocieplania budynków, jak na przykład sprawa do łapania deszczówki specjalnych instalacji. To są drobne rzeczy, które każdy z nas może zrobić. Podobnie zresztą jak no, kwestia stylu życia. Styl życia, który jest z tym związany. No, Greta Thunberg, na przykład, od ładnych kilku lat i jej rodzina również, co jest też bardzo istotne, no, nie lata samolotami, stara się nie latać. W przypadku jej matki była to zmiana radykalna. Edman, jej matka, musiała zrezygnować z własnej kariery jako operowa śpiewaczka. No, wiadomo, że operowe śpiewaczki właśnie no, muszą, się przemieszczać, muszą się przemieszczać i to tak. bardzo szybko, no, właściwie cały, mm -hmm. całe życie w podróży. I ona od kilku ładnych lat już jest wyłącznie taką piosenkarką, e, która tylko lokalnie występuje. I to jest, to jest rzecz no, taka właśnie drobna, drobne rzeczy jak na przykład oszczędzanie wody, drobne rzeczy jak wybieranie ekologicznych środków transportu. Nie zawsze oczywiście jest to kwestia do zrobienia, ale Polska Rada Ekumeniczna chciałaby zasygnalizować. W Niemczech istnieje taki projekt, który się nazywa Zielony Kogut. Oni dają tego zielonego koguta jako symbol pewnego rodzaju wszystkim kościołom, w sensie budynków, które spełniają pewne standardy ekologiczne. I my chcielibyśmy właśnie w Polskiej Radzie Ekumenicznej coś takiego jakby kontynuować, w tym sensie, że chcielibyśmy, żeby była świadomość wśród przeciętnych chrześcijan, że. No, to jest ważne, żeby dbać o świat, nasz dom, żeby dbać. W ubiegłym roku, na przykład, Kościół ewangelicko-augsburski ustanowił rok 2019 rokiem stworzenia, rokiem troski o stworzenie. Rok, tak, rok troski o stworzenie. Rok troski o stworzenie. Tak. I to było właśnie, to był taki gest. Ja organizowałem debatę podczas obrad synodu Kościoła ewangelicko-augsburskiego w trakcie tej debaty kilka osób które są związane jakoś z ruchem ekologicznym także zabrały wzięły głos między innymi producent specjalnych domów z trzciny to się może wydawać zupełnie jakoś abstrakcyjne ale to są bardzo konkretne projekty i wcale nie Jakieś egzotyczne, to znaczy te, te domy strzciny rzeczywiście się sprzedają i rzeczywiście ludzie w tym mieszkają i, i bezpiecznie żyją. Więc to są takie, takie drobne rzeczy, które my, każdy z nas może, może właśnie pokazać tą cześć dla życia, cześć dla stworzenia, czy troskę o stworzenie, bo dawno już teolodzy nie interpretują na przykład Księgi Genesis, czy pierwszej Księgi Mojżeszowej, jako uzasadnienia dla naszego imperializmu, dla, naszego, dla naszej dominacji względem Także świata czynić zwierząt, wszystko posłusznym. Posłusznym, poddanym, tak? poddanym. Więc jakby to jest traktowane w tej chwili raczej jako coś no, nie, niekonieczne. Ja nawet ostatnio przeczytałem taką analizę może się wydawać, ona zabawna, ale wcale zabawna nie jest w kontekście właśnie też pandemii. Mianowicie wiadomo, że jak Żydzi wyszli z Egiptu, to szli przez pustynię. No i narzekali narzekali na to, że nie mają co jeść. I najpierw według przekazu Bóg zesłał mannę z nieba. Co różni ludzie interpretują, co to było, ta Manna i tak dalej, tak dalej, ale w każdym razie mało im tego było, ludzie są niewdzięczni i w związku z tym Żydzi zaczęli narzekać, że ciągle ta Manna, ciągle ta Manna z nieba, a może by tak coś mięsnego. No i w tym momencie według zarówno księgi Genezis, jak i księgi liczb, i właśnie w, księ w księdze liczb jest coś, co jest. Pewną przestrogą. Mianowicie okazuje się, że tam jest taki zapis, że po spożyciu przepiórek, które spadły z nieba także, jako dar jakby, bardzo duża część Żydów pomarła z jakiejś zarazy. I no, współcześni interpretatorzy, którzy analizują ten, to, to wydarzenie, uważają, że to mogła być coś w rodzaju ptasiej grypy która mogła się właśnie przenieść ze zwierząt na, na, na ludzi w ten sposób. No i to jest... To jest interpretowane przez tych, oczywiście, którzy są przekonani do tego, że może niekoniecznie należy spożywać mięso, a w każdym razie na pewno nie produkować w takich warunkach, w jakich się teraz produkuje. No to, to jest interpretowane jako znak, że być może niekoniecznie Bóg nas chciał zrobić drapieżcami. Tak, w tym łańcuchu pokarmowym. W tym łańcuchu tak. pokarmowym. To są fascynujące, panie profesorze, myślę obszary i. Na pewno jeszcze nie raz się wokół nich tutaj spotkamy. Chciałabym jeszcze tylko poprosić o taką informację na temat organizowanej konferencji, tak. która miejmy nadzieję dojdzie, bo już może i warunki te epidemiologiczne pomogą do skutku jeszcze w tym roku. To znaczy ta konferencja będzie prawdopodobnie online. Na jednak, pewno będzie online, mm -hmm. tak, bo, bo my jednak. Yy... No, czytamy różne analizy, które wskazują, że pandemia, ona jeszcze cały czas przyspiesza na świecie. Tak? Może w Polsce troszeczkę jest stabilniejsza. Przyzwyczajili się wszyscy już tak, i z nią żyją. Tak, tak, tak. Ale, ale ona na pewno. Na pewno będzie i, i ten, ta druga fala, na pewno będzie właśnie wrzesień, październik, listopad, więc tak, tak ludzie mówią, znawcy tematu, więc myśmy zaplanowali to jako, jako online, czyli na platformie Zoom. Rzecz będzie poświęcona właśnie ekoteologii i zamierzamy, właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że biskup. Kościoła Ewangelicko-Awsburskiego oraz szef Polskiej Rady Ekumenicznej biskup Jerzy Samiec zgodził się pośredniczyć, żeby zaprosić Antje Jekelen, czyli prymaskę Szwecji, która jest jednocześnie specjalistką w etyce. I która wydała w swoim czasie, jeszcze przed wystąpieniem Grety Thunberg, specjalną taką, taki list, który jest odpowiednikiem, można powiedzieć, tej słynnej encykliki papieża Franciszka Laudate. To oświadczenie biskupa kościoła szwedzkiego jest właśnie takie bardzo ekologiczne. Mówi się bardzo dużo o, o, o tym, że wyzwania, Kryzysu klimatycznego to jest jedno z największych wyzwań współczesnego świata. No, i w tym kontekście chcemy zaprosić również specjalistę od Alberta Schweitzera z Cambridge, kilka osób z Niemiec. Wydaje mi się, że konferencja będzie ciekawa, ale chcemy z tego zrobić oczywiście także wydarzenie popularne. Także, to znaczy nie będzie to Aha. tylko i wyłącznie skupienie na naukowych kwestiach, aczkolwiek też te, te, te będą w centrum, ale chcielibyśmy to wpisać w szereg działań, które Polska Rada Ekumeniczna podejmuje. Na przykład taka jest akcja też w innej formie niż wcześniej miała być. Miała być Pielgrzymka dla Klimatu. Ta pielgrzymka dla klimatu. Miała wyruszyć rzeczywiście z różnych stron świata i, i zmierzać w stronę Szkocji. Natomiast teraz to będzie taka akcja robienia zdjęć swoim butom z własnymi danymi, jakby poparcia dla całej akcji. Więc tutaj no chcemy, żeby, żeby doszło do społeczeństwa, doszedł przekaz, że, że, że ta kwestia kryzysu klimatycznego jest wyraźnie jedną z najważniejszych spraw również dla chrześcijan, że to nie jest tylko sprawa naukowców, że to nie jest tylko sprawa rządów. Ale czy również... jakiś tam grup prawda, ekologicznych, tak, tak. walczących lepiej gorzej, prawda? No tak, no bo kiedyś to była sprawa agendy Partii Zielonych, na przykład, na przykład tak. To już dawno przestało być tak. Już pomijam fakt, że istnieje wśród młodzieży cały ruch poparcia dla strajku klimatycznego Grety Thunberg. Ten strajk klimatyczny przyjął się na całym świecie, to są właściwie w tej chwili już miliardy uczestników. No i, i tutaj widać właśnie podobieństwo w pewnym sensie, bo podobieństwo między Gretą Thunberg a Albertem Schweitzerem, żeby zamknąć to ramą. Mianowicie Albert Schweitzer mówił, moje życie jest moim argumentem, a Greta Thunberg mówi, dlaczego ja mam iść do szkoły i uczyć się o kryzysie klimatycznym, a wy traktujecie to i tak jako jakby nie istniało. Tak? To znaczy ona się upomina o Działanie zgodne z wiedzą. To znaczy, jeśli wiedza mówi o tym, że my musimy ograniczyć nasze zanieczyszczenia, musimy przestać śmieć, zaśmiecać świat poprzez nieopanowany styl życia, można powiedzieć. Wprost jej matka mówi tutaj o to jest takie słowo szwedzkie, fosseri, to jest no po prostu. Żarłoczność, można powiedzieć taka, więc poprzez nieopanowaną żarłoczność. Tutaj no, Greta Thunberg w jakimś sensie nawiązuje do, do przesłania wręcz ewangelickiego, żeby jakby siebie opamiętać. Żeby troszeczkę jakby nałożyć karby na własne pragnienia, na własne pożądania i tak Tak i tu się zderzamy jeszcze z różnymi zaszłościami historycznymi, bo trudno tu u nas w Polsce mówić, oczywiście w ostatnich kilkunastu latach na pewno, ale ten nasz niedosyt, który wynika, z poprzedniej epoki na pewno tutaj również stoi trochę na przeszkodzie, ale tym bardziej fascynujące są to tematy. Czy jakieś ramy czasowe wspominanej konferencji, panie profesorze, to. To miała już... być jednodniowa konferencja, jednodniowa konferencja, po dwie, dwie sesje po trzy godziny. Czyli jeszcze spotkamy się po wakacjach i sobie. Określimy, bardzo dziękuję kiedy... za zaproszenie tak? tak. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie pan profesor Jarosław Płóciennik, Uniwersytet Łódzki.